Elo, welorowerzyści i kolarze, to co dzisiaj Wam opowiem, to o ostatnim maratonie w górach, dokładnie o Lajkoniku, gdzie przejechałem 200 km niecałe z przewyższeniem ponad 4000 metrów w górę, więc w pionie, więc naprawdę bardzo, bardzo dużo. Nigdy takiego przewyższenia nie zrobiłem. Bardzo się obawiałem całego tego startu. To wszystko w ogóle było na wariackich papierach, bo decyzję o starcie podjąłem chyba na 2 tygodnie przed i sam do końca nie wiedziałem, co od siebie oczekiwać. Więc powiem Wam, jak to wszystko mniej więcej wyglądało przed, w trakcie oraz po. I znowu zająłem 4. miejsce. Bardzo niewiele zabrakło do podium, o ile zabrakło, ale to sobie jeszcze zaraz wyjaśnimy. Generalnie to był weekend majowy, gdzie zaraz po pracy w sobotę wsiadłem w samochód i wraz z rodziną pojechaliśmy do Rybnika. W niedzielę spokojna przejażdżka z 2 welowidzami. Było fajnie, humory dopisywały, miło było pokręcić w spokojniejszym gronie i w poniedziałek start. W ogóle, jeżeli chodzi o temat odżywania przed i w trakcie, to dzień przed to jest w ogóle coś, co nie powinno się robić, więc dzień wcześniej chyba od rana zjadłem kiełbasę zasmażaną z bułeczką. Później zjadłem kluski śląskie, które zrobiła teściowa, a na wieczór chyba jakieś tam parówki albo frankfurterki. To jest przykład, co się nie powinno jeść przed dzień startu, aczkolwiek no moc była. Nie wiem, czy z parówek, czy z kiełbasek zasmażanych, czy z klusek śląskich. Myślę, że chyba te kluski śląskie mają taką moc. Następnie w dzień startu miałem się obudzić, znaczy nastawiłem sobie zegarek chyba na 5:30. Obudziłem się zaraz po 4:00, więc trochę wcześnie. Nie byłem do końca wyspany. I tego dnia zjadłem jedną bułkę, chyba ciabatą, jedną grahamkę i przed startem jednego banana. Dzień wcześniej też chyba zjadłem ze 2-3 banany jeszcze dodatkowo. Dużo osób mnie pytało w komentarzach, co jadłem w trakcie i co piłem. W trakcie jadłem najpierw żela, po godzinie, po 2 godzinach banana i tak na zmianę. Żel, banan, żel, banan. Do tego jeszcze 3 litry izotonika, które miałem w bidonach, 1,5 litra i w plecaku dodatkowe 1,5 litra. Czyli to jest wszystko, co miałem tak naprawdę ze sobą. Plus jeszcze dodatkowo jeszcze miałem jakieś wafelki z nie w polewie czekoladowej, aby się to wszystko nie rozpuściło, więc jak jadłem żela, dodatkowo jeszcze zagryzałem sobie to wafelkiem. I to wszystko tak naprawdę. Po krótkich przemyśleniach myślę, że warto by było coś w okolicach 5:00 zjeść bardziej pożywnego albo coś innego. Przyznam się, że się trochę zasłodziłem, ale nie było jakiejś tam tragedii. Na żołądku jakoś nie zalegało. Żele Sisa są na o tyle fajne, że one nie są jakieś takie ciężkie w porównaniu do żela i izotonika, które ostatnio miałem okazję załóżmy, że przetestować. To tyle odnośnie jedzenia i picia. Start na wariackich papierach, bo z Rybnika do miejscowości Bartkowa to było 220 km. Fajnie, że była autostrada i zajęło to około 2,5 godziny drogi. Byliśmy gdzieś tam wraz z rodzinką o godzinie 8:30. Byłem odebrać pakiet zapisany na start na 9:25, więc tylko tyle co szybkie przygotowanie roweru, chwilę pogadania i start. Więc wszystko na wariackich papierach i musiałem się śpieszyć w ogóle z tym startem, bo tego samego dnia wracałem do Rybnika, a na drugi dzień wracałem z Rybnika do Włocławka, do pracy. Spóźniłem się, ale no trudno. Sam start, od samego początku starałem się jechać swoje, aczkolwiek zaskoczyły mnie przewyższenia, te kąty, stopnie, procenty. Chcąc nie chcąc musiałem jechać czasami powyżej 300 watów moich założonych. Chciałem się starać jechać poniżej 300, ale niestety kąty już powyżej 13% były na tyle mocne, że trzeba było troszeczkę gnieść w korby, ale jakoś szło od początku, tylko modliłem się, aby prądu zabrakło jak
najpóźniej. I a propos prądu, zabrakło go, powiedzmy, taki delikatny kryzys, tak zwany przedbombie, było w okolicy 7 godziny. Akurat wtedy ja spożyłem kolejnego żela i w tym momencie był taki długi 7-kilometrowy podjazd. Nie za mocny, aczkolwiek no trochę się dłużył. Na szczęście akurat w tamtym momencie jakiś czasowiec sobie jechał z punktu widokowego. I jakoś tak nabrałem ponownie motywacji, aby móc jeszcze coś tam pocisnąć. I jak już go dojechałem, pogadaliśmy chwilę i później pojechałem swojej. I już siły były z powrotem do końca, więc naprawdę akurat co do rozłożenia sił, naprawdę tak mi się to wszystko udało. Patrząc na statystyki mocy, wygenerowałem średnio 196 W. Z tego jakieś 220 mocy znormalizowanej. Tu mam taką ściągawkę w telefonie. Nie wiem, może to wszystkich nie będzie interesować, ale powiem, jeżeli chodzi o moc. Nie powiem wam, jakie uzyskałem tętno, bo zapomniałem czujnika tętna. W szóstej strefie, czyli od 421 W, byłem ponad 5 minut. W piątej strefie byłem tak zwanym VO2 Maxie, czyli między 369 W do 421 byłem 19 minut. W czwartej strefie to była niecała godzinka, czyli 316 W do 369. I trzecia strefa, taka tempóweczka, to jest 263 W do 316, to jest godzina 33. I druga strefa, taka endurance'owa, od 193 W do 263. No i w pierwszej strefie, w strefie rekreacyjnej, czyli od 0 do 193, było niecałe 4 godziny. Dobra, i tutaj widzę, że włożonej mocy średnie to jest 235 W, a nie 220 coś. Dobra. Czyli jak dla mnie to jeden z chyba z takich najtrudniejszych, najcięższych wysiłkowo wyścigów, gdzie uzyskałem łącznie 450 TSS-ów, czyli training stress score. Ta wartość wskazuje, jak mocny był trening, przejażdżka czy też wyścig. Czyli bardzo dużo, bo tak naprawdę od 450 do 550 uzyskuję TSS-ów przez cały tydzień, a tutaj zrobiłem to w około 9 godzin. Dokładnie mój czas netto, brutto. Czas ogólny to 9 godzin 12 minut, średnia niecała 22. Więc no ładnie pojechane, ładnie. Czasowałem na trochę dłużej, ale było dobrze. Dobrze, na zjazdach trochę poryzykowałem. Za bardzo hamulców nie używałem, bo kto hamuje, ten przegrywa, ale no czasami trzeba było, tak? Może teraz co do miejsca. Znowu czwarty, to już trzeci start w tym roku, gdzie znowu jestem czwarty, ale nie wiem do końca, czy byłem czwarty. Mała aktualizacja co do wyników. Dostałem informację od Lajkonika, że po przeanalizowaniu dokładnie trackerów, śladów GPS, finalnie zajmuje ex aequo drugie miejsce. Robiłem sobie analizę na Strawie i powiem wam szczerze, że sam nie wiem do końca, bo powiedzmy po flyby'u pokazywało mi jakieś 20 sekund na plus. Jak robiłem to z time, z osi czasu, to teoretycznie wychodziło, że ja miałem jakieś 30 sekund przewagi, więc to do końca nie było wiadomo faktycznie, które miejsce zająłem, więc finalnie myślę, że słuszna decyzja, dla mnie mega pocieszająca, że jednak nie byłem czwarty, więc jeżeli będę w filmiku później wspominał, że jestem czwarty, to nie, to jednak jestem drugi, więc tak czy siak bardzo byłem zadowolony ze swojej dyspozycji tego dnia, że udało mi się uzyskać tak dobry wynik, tak dobry czas i że dojechałem nie ujechany tak mocno, jakby się wydawało. O, więc teraz tylko powiem, że w niedzielę start. Tym razem na szosie, trochę krótszy dystans, 100 km, więc nie będę miał się za bardzo nawet jak rozgrzać, ale no cóż, trzeba spróbować. Więc w końcu drugi. Wiem na pewno, że bardzo dużo
minut straciłem przez Wahoo. Nawigowanie w Wahoo ostatnio coś szwankuje, przy dłuższych dystansach pokazuje komunikat, że trasa jest zbyt długa, żeby pokazywać zakręt po zakręcie. Tu niby tego komunikatu nie pokazało. Na początku powiadomienia jakieś były, później się zgubiły, później znowu były i tak w kratkę. Raz było, raz nie było, ale w momencie, kiedy najbardziej potrzebowałem takiej informacji o zakręcie, to tego nie było. W górach jest tak, że w pewnym momencie dojeżdżamy do szczytu, puszczamy korby i na momencie rozpędzamy się do 30, 40, 50 km na godzinę, ale okazuje się nagle, że trzeba gdzieś skręcić. A Wahoo o tym nie informowało, co akurat w tym przypadku było bardzo, bardzo słabe. I tak jak sobie patrzyłem, no to tak z 5-6 razy spokojnie zgubiłem trasę. Jak przeliczyłem, ile to wychodzi czasowo, no to jakieś chyba 8 minut, więc sporo. Nawet tuż przed, niedaleko przed metą, miałem sytuację, że jechałem pod górkę, już widziałem jakiegoś tam gościa z daleka, który jechał 450 km, czyli tą dłuższą trasę. I nagle Wahoo zaczęło pokazywać komunikaty, więc bez większego zastanowienia się skręciłem w prawo, bo akurat przede mną było jakieś drzewo i to drzewo mnie zmyliło. Skręciłem w prawo, tak jak Wahoo pokazywało, ale to się nie okazało, że to te prawo tylko za 200 metrów. I tam przy samym końcu straciłem nawet minutę, więc no szkoda, szkoda. Bo łącznie chyba straciłem 8 minut. Tam widziałem, że Patryk i Maciek chyba też w pewnym momencie się pogubili, bo była taka jedna droga, gdzie asfaltowa, ładna, się jechało pięknie. Trzeba było odbić w lewo i ja i oni pojechali prosto asfaltem. Później się nawrócili, skręcili. Się okazało, że to nie ten skręt, a tam po prostu między drogą asfaltową, a ten była taka wąska ścieżka i to właśnie w nią trzeba było skręcić, aby prawidłowo pojechać. No, kto nie znał tych terenów, to mógł się delikatnie zdziwić, ale myślę, że jakby było lepsze nawigowanie, to może by nie było aż takiego problemu. Więc u mnie to jest tak, że jak saper raz się myli i Wahoo mnie wkurzyło i teraz już jest coś nowego. Jest Garmin Edge 540, nowy model. Zobaczymy, jak on się sprawdzi. Co do Wahoo też pokazało trochę więcej przewyższeń, bo było delikatnie ponad 4000, mi na Strawie pokazało 4700, a pisał jeden rekordzista, że miał nawet 5300, więc co do przewyższeń Wahoo też dało klapę. No trudno. O tym będzie osobny film, bo mam co nieco więcej odnośnie Wahoo do powiedzenia, więc nie będę się tutaj w tym filmie rozwijał, bo szkoda czasu, ale to głównie przez niego przegrałem. Bo tak naprawdę moja oficjalna przerwa trwała aż 3 minuty, gdzie zdjąłem termoaktywną, wyjąłem batona i pojechałem dalej. To nawet goście przede mną chyba zrobili 8 minut łącznie. Ja wiem, że powiecie szkoda, ale no cóż, no, ja jestem zadowolony, że uzyskałem tak dobry wynik, bo nie sądziłem, że w ogóle, że zmieszczę się w pierwszej dziesiątce. Nie bardziej obstawiałem, że to będzie gdzieś 10 godzin, a nawet powyżej. A tutaj jednak kręciło się fajnie. Od startu do mety z jednym malutkim kryzysem, ale no, było fajnie. Były piękne widoki. Nie będę za bardzo opisywał, co się działo po drodze. No cały czas góra, dół, lewo, prawo. To się kogoś powymijało, to się trochę pogadało. Było fajnie, nie żałuję. Naprawdę polecam tego typu imprezę. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze coś takiego fajnego pojechać w tym roku. Na razie bardziej treningowo, ale zobaczymy. Może jak ktoś mi napisze, że fajna impreza się szykuje, to może się skuszę, zobaczę. Co do Meritki, oczywiście dała radę. Bardzo dużo osób rozpoznaje ten rower. Nawet zagadałem do jednej osoby, która miała Meritę Silex w kolorze niebieskim. Mówię, o, jaka ładna Meritka. On mi odpowiedział, o, może i ładna, ale nie tak słynna jak twoja. Co do napędu, no to wiem na przyszłość, że jakbym miał jechać tak ciężką trasę,
to wypadałoby mieć troszeczkę lżejsze przełożenia. Z przodu dałbym zębatkę 40, a z tyłu bym założył koronki 11-42, a tak to miałem 44 owal i z tyłu 11-40. Czyli dosyć twardo. Były momenty, że naprawdę trzeba było gnieść w korby, ale jakoś się podjeżdżało. Miałem motywację po prostu, żeby jechać mocniej na podjazdach, bo jakbym miał trochę lżejsze przełożenie, to pewnie by się człowiek trochę oszczędzał. A tak to trzeba było gnieść w te korby i było dobrze. A, jeszcze zapomniałem wspomnieć co odnośnie kół i opon. No to koła się sprawdziły, kręciły się bardzo lekko na podjazdach, było to bardzo odczuwalne, były sztywne, a przy okazji komfortowe, a opony sprawiły to, że czułem się pewnie na zjazdach. I opony, z których korzystam, czyli Pirelli Cinturato Gravel Mixed w rozmiarze 40C, sprawdziły mi się tutaj na tym maratonie jak najbardziej, bo były one szybkie i przyczepne i nie bałem się zaryzykować nawet na szutrowych zjazdach, aby pojechać trochę szybciej nawet na zakręcie, więc spoko. Co nie oznacza, że tylko z tych opon będę korzystał, bo za niedługo szykuje się coś nowego, coś dla mnie bardzo ciekawego. Naprawdę nie mogę się doczekać, aż w końcu przetestuję te opony, bo wyglądają ciekawie, a zobaczymy jak się będą toczyć. Jeszcze co do zwycięzcy, Tomasz Niedźwiecki wykręcił czas chyba 8 godzin 40 minut, więc nawet jakbym te jakieś tam 8, może nawet 10 minut zaoszczędził na pomyłkach trasy, na tych przerwach, to i tak by mi zabrakło, ale zabrakło by mi niedużo. To tak myślałem, że będzie większa różnica między nami, aczkolwiek cyferki, które on wykręcił, są dla mnie bardzo, bardzo spore. Średnie waty u niego to chyba 220 parę i co? I moc normalizowana 250, więc naprawdę widać, że mocny zawodnik. Nie wiem jak ciężki, ale na pewno mocny. Co do samej imprezy, myślę, że bardzo fajnie. Bardzo mnie zaskoczyło w ogóle zorganizowanie tego pod względem, że do samego końca nie było wiadomo, kto o której startuje. Tak naprawdę kto przyjechał, to się zapisał i miał jakiś tam czas na to, żeby się przygotować i wystartować. Ja wystartowałem z jednych ostatnich grup, bo byłem bardzo późno. Ma to oczywiście swoje plusy i minusy, ale wydaje mi się, że naprawdę fajne rozwiązanie. Co do samej trasy, było bardzo dużo ścieżek asfaltowych, dróg asfaltowych. Oczywiście można by było wiedzieć, że pod gravel to się nie nadaje, aczkolwiek były to naprawdę ścieżki bardzo, bardzo boczne. Małym ruchem samochodu, więc nie było tam większych problemów. Raz miałem tylko sytuację, że akurat jechałem bardzo szybko i samochód zjechał naprzeciwko, a ścieżka, droga była dosyć wąska, ale tam spokojnie się zmieściłem. No i raz miałem sytuację, że gościu mi wyjechał skuterem. W ogóle się nie spojrzał w prawo, tylko od razu wyjechał. Jak podjechałem do niego, zapytałem się, co on robi. On mówi, sorry, nie zauważyłem. Mówię, jakbyś się spojrzał, to byś zauważył. No ale no to już takiej sytuacji się nie przewidzi. Jadąc teraz w środku lasu, też mogę mieć na przykład taką sytuację, że będzie ktoś jechał i mnie nie zauważy. O. Ale trasa przepiękna, malownicza, do tego pogoda w końcu dopisała. Coś niesamowitego dla mnie. Mówię, dodatkowo przewyższenia, pierwszy raz takie w życiu. Tak naprawdę w górach byłem tylko, ja wiem, z 4 lata temu na czteroetapówce właśnie u Czarka Zamany, Gwiazda Południa, też jak dla mnie była fajna impreza. Ale oczywiście to wtedy było na MTB, a teraz był gravel. 4000 metrów przewyższenia, no robi swoje. I oczywiście wszystkim gratuluję, tym, którzy ukończyli tą imprezę, niezależnie czy jechali na jeden dzień, czy na dwa, bo same przewyższenia w sobie naprawdę
były spore. Gratulacje też dla tych, co podjęli się w ogóle przejechania dłuższego dystansu, 450 km i 9000 metrów w pionie. To mega szacun. Może ja bym się kiedyś skusił, jak będę miał więcej czasu, zobaczymy. Ale nie wiem, czy to pojadę bardziej wyścigowo, czy bardziej przygodowo. Może bardziej przygodowo bym chyba pojechał taki dystans. No pomyślcie sobie teraz w nocy, na szybkich zjazdach, nie zjazdach, jak to wszystko może wyglądać. W ogóle taka ciekawostka, ale gościu, który zwyciężył, zrobił sobie na tyle dobrą przewagę, że na 400 km rozwalił mu się rower i szybko go zakupił jakiś nowy na OLX-ie, czy nowy, no używany na OLX-ie i dojechał na używanym rowerze jeszcze 50 km na świeżo kupionym. Taki spontaniczny zakup podczas ultramaratonu. To trzeba być przykotem też. Niestety osoby, które jechały dzień wcześniej w tym dłuższym dystansie, pogoda trochę nie dopisała, bo chyba od samego startu bardzo, bardzo podało. Później w nocy było zimno, więc no nic przyjemnego. Nie dość, że górki robiły swoje, to jeszcze pogoda nie dopisała. Co do zmian w gravelu, ten patent z łapami, czyli oklejoną owijką tutaj na klamkomanetkach, to dało radę. Ten chwyt naprawdę był bardzo ergonomiczny i fajnie, bo nie drętwiały ręce na zjazdach. Naprawdę wszystko spoko pod tym względem. O dziwo, plecy mnie nie bolały tam, gdzie zawsze. Może było tam delikatne jakieś kłucie, ale na tyle spoko, że wystarczyło się troszkę coś tam powyginać, porozciągać i można było jechać dalej, więc nie wiem, czy to wpływ krótszej pozycji, czy może jednak przez to, że cały czas się jechało góra-dół, wiadomo, wtedy też troszeczkę inaczej partie mięśni pracują, czy może to właśnie miało jakiś większy wpływ, ale nie bolały mnie plecy u góry, tam w odcinku gdzieś tam powiedzmy barkowym, ale za to mnie bolały plecy przy samym dole, chyba to się nazywają lędźwia, bo prawdopodobnie rano jak na szybko wziąłem, montowałem bagażnik i wymontowywałem foteliki dzieci, to chyba trochę się przeciążyłem i od samego startu bolały mnie plecy na samym dole. Ale na szczęście to nie był jakiś tam masakryczny ból. Chyba nawet później przy 7 godzinie nawet chyba tego nie czułem. No to taka ciekawostka, że od startu jechałem z bólem pleców, ale nie tam gdzie zawsze, więc póki co Meridy nie sprzedaję, bo tam w którymś odcinku powiedziałem, że jak będą mnie plecy bolały tutaj u góry, to Meridę sprzedam, ale ostatnio mnie nie bolą, więc nie sprzedaję. Dobra, no to tyle odnośnie tej całej imprezy. Naprawdę mega mi się podobało, fajnie się jechało, była noga od samego startu do końca. Trochę pozostaje niesmak, ale no cóż, wiem, że noga jest dobra. Czuję się już w miarę wypoczęty po tygodniu czasu, takiego mniej więcej luźniejszego jeżdżenia, więc czas teraz dalej trenować i szykować się na kolejne starty. Może teraz jakieś szybkie szosowe akcje, a dłuższe gravelowe będą, no, lipiec, sierpień. Zobaczymy. No, u mnie to wszystko jest na spontanie. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście pytajcie. Pamiętajcie o subie, łapce, dzwonku. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Piąteczka.